Zapraszamy do wysłuchania książki Laili Szukri, zatytułowanej Byłam kochanką arabskich szejków, czyta Ewa Abart. Rozdział pierwszy: Egzotyczny wielbiciel. Ciepły letni wieczór sprawił, że miasto tętniło życiem beztroskiego weekendowego wypoczynku. Przy zajętych prawie do ostatniego miejsca stolikach goście restauracyjnych i kawiarnianych ogródków raczyli się wybornymi daniami i doskonałymi deserami. Popijali kawę, sączyli wino i inne alkohole oraz prowadzili ożywione rozmowy. Z niektórych lokali płynęła nastrojowa muzyka, a na ulicach można było spotkać grajków przyciągających uwagę przechodniów popularnymi utworami. Grupki przyjaciół i znajomych w doskonałych humorach snuły się po mieście w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego dla nich miejsca do zabawy. Każdy chciał jak najlepiej wykorzystać wolny sobotni czas. Ja też się cieszyłam, że to już koniec tygodnia. W pracy miałam nawał obowiązków, a poza tym przyszła nowa szefowa, która wyraźnie nie darzyła mnie sympatią, więc zawsze znalazła jakiś pretekst, żeby nie szczędzić mi wymówek. Starałam się jak mogłam, żeby wszystkie sprawozdania i rozliczenia przygotowywać w terminie, ale zwierzchniczka obarczyła mnie dodatkowo ściąganiem należności, co już było znacznie trudniejsze, bo pozytywny rezultat nie do końca zależał od moich wysiłków. Ostatnio firma miała wielu dłużników, więc szefowa zdecydowała, żebym pomogła w egzekwowaniu należnych nam pieniędzy Karolinie, która do tej pory się tym zajmowała. Nic nie wskurasz, od razu ostrzegła mnie Karolina. <laughs> Większość dłużników ma poważne problemy z płynnością finansową, więc możesz wydzwaniać, wysyłać maile i napomnienia, a to i tak nic nie da. Karolina się nie myliła co do spłacających, a szefowa ciągle się mnie czepiała, że nie daje z siebie wszystkiego. Prawda była też taka, że nie wykonywałam swojego zawodu ze szczególnym entuzjazmem. Wprawdzie przykładałam się sumiennie do wszystkich obowiązków służbowych ale księgowość nigdy nie była moją pasją. To rodzice namówili mnie na studium z kierunkiem rachunkowości, bo uważali, że z takim zawodem, nawet na trudnym rynku pracy, zawsze znajdę dobrą posadę. Rzeczywiście zatrudniłam się bardzo szybko, ale to nie był szczyt moich marzeń. Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam być przedszkolanką i pracować z dziećmi. Miałam nadzieję, że gdy odłożę trochę pieniędzy, to Uda mi się jeszcze skończyć studium pedagogiczne. Zadzwonił telefon. Cześć Julko, cześć Karolino, co robisz? Nic szczególnego. Tak, wyszłam trochę na miasto. Nie chciało mi się siedzieć w domu. Bo wiesz, zadzwoniła do mnie Marta i spytała, czy poszłabym z nią do klubu. I co? Nie wiem, i dlatego dzwonię. Jeśli ty byś się z nami wybrała, to ja też pójdę. Nie chcę iść sama z Martą, wiesz, jaka ona jest. No tak. Marta pracowała z nami i była nawet sympatyczna, ale miewała różne humory i czasem potrafiła pokłócić się o byle drobiazg. To pójdziesz? Zapytała Karolina. A gdzie chcecie iść? Marta zaproponowała jakiś orientalny klub Sahara. Nigdy tam nie byłam. Ja też nie, ale Marta zapewnia, że jest świetny. To co robimy? A ty jak myślisz? Trochę oddechu nam się przyda. Dzisiaj ta zołza znowu mnie zrugała za to, że ci z Poznania nie zapłacili. Ja też dostałam o to reprymendę, a oni już nawet nie odbierają ode mnie telefonów. Ode mnie też nie. Karolina westchnęła. O, ciulka, zabawimy się trochę i zapomnijmy o tej strasznej babie. No dobrze, ale w takim razie muszę wrócić do domu, żeby się przebrać. To gdzie się spotykamy? A za ile możesz być gotowa? Może za jakieś dwie godziny? W takim razie skontaktuję się z Martą. Powiem jej, że ty też idziesz. Ustalimy wszystko, gdzie i kiedy, a później oddzwonię. Hm? Dobrze, do usłyszenia. Do usłyszenia! Telefon odezwał się dopiero po kilku minutach. A, ah, Marta znowu robi problemy, oświadczyła Karolina. A co się stało? spytałam. A, chcę, żebyśmy za pół godziny spotkały się przed wejściem do klubu. Nierealne. Też jej tak powiedziałam. I co ona na to? Mówi, że to bardzo popularny klub, a dzisiaj sobota, więc im później tam dotrzemy, to tym mniejsza szansa, żebyśmy się dostały do środka. Trudno, ja nie dam rady. Jeśli chcesz, to idź z nią sama. Nie chcę. Karolina była stanowcza. Oznajmiłam jej, że albo spotykamy się najwcześniej za dwie godziny, albo w ogóle nie idziemy. I zgodziła się? Musiała, o ile nie chce bawić się sama. To gdzie jest ten klub? Niedaleko tego dużego parku. Wyślę ci adres. Dobrze, za dwie godziny będę. Świetnie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wróciłam szybko do domu. Weszłam do swojego pokoju i otworzyłam szafę, żeby znaleźć odpowiednie ciuchy. Za chwilę pojawiła się mama. Wychodzisz? Tak. A gdzie? Do klubu. Z kim? Z koleżankami. Którymi koleżankami? Karoliną i Martą. One z tobą pracują, tak? Tak, mamo, ogarnęła mnie lekka irytacja. A do którego klubu idziesz? Sahara. Sahara? A co to za mamo? Przestań. Jestem już dorosła. Przepraszam cię, ale muszę się ubrać. Bo ta nazwa, gderała jeszcze mama, wychodząc z pokoju. Tego też miałam dość. Nie było mnie stać na to, żeby wyprowadzić od rodziców, więc musiałam znosić ich ciągłą ingerencję w moje życie. To mnie bardzo denerwowało, zwłaszcza, że coraz częściej czułam do nich żal z powodu wybrania mi przez nich zawodu. Mimo wielu rozmów na ten temat, w zasadzie nie miałam wyboru, bo zagrozili, że nie zapłacą za żadne inne studium i nie będą mnie utrzymywali. To dla twojego dobra, Julcia, argumentował ojciec. Sprawna księgowa zawsze znajdzie pracę. Tylko tę pracę jeszcze trzeba lubić. Tego rodzice w ogóle nie brali pod uwagę. Wyjęłam z szafy czarną spódniczkę mini, znalazłam do niej dopasowany, ciemnoczerwony, lekko błyszczący top, a na nogi włożyłam wysokie czarne szpilki. Poprawiłam makijaż, uczesałam włosy, wyszłam z mojego pokoju i skierowałam się do wyjścia. Kiedy wrócisz? spytała mama. Nie wiem. Tylko nie wracaj późno, bo. Dobra, dobra. Szybko zamknęłam drzwi. Kiedy dotarłam na miejsce, Karolina i Marta już stały w długiej kolejce do wejścia. No, nareszcie powitała mnie Marta. Przyszła nasza księżniczka. Puściłam złośliwą uwagę koleżanki mimo uszu, bo nie chciałam zaczynać wspólnego wieczoru od sprzeczki. Urządzony we wschodnim stylu klub Sahara cieszył się dużą popularnością, zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych gości. Obowiązywała do niego selekcja i co chwilę widziałam, jak kilka niewpuszczonych do środka osób odchodzi z zawiedzionymi minami, narzekając na bramkarzy. Mówiłam, że trzeba przyjść wcześniej, a nie słuchałyście. Powiedziała z pretensją w głosie Marta. Zabawa i tak pewnie rozkręca się dopiero około dziesiątej, zauważyłam. Julka ma rację, poparła mnie Karolina. Bez sensu jest siedzieć długo w prawie pustej sali. No, tylko, że teraz możemy w ogóle nie wejść, bo pewnie w środku jest już pełno. Marta upierała się przy swoim. To spędzimy wieczór gdzie indziej, lekko rzuciła Karolina. Nawet tak nie mów. Marta z wyrzutem spojrzała na koleżankę. Umówiłyśmy się, że pójdziemy do Sahary i nie mam zamiaru tego zmieniać. Nic się nie stanie, jeśli jednak coś zmienimy, stwierdziła Karolina. Ja nigdzie indziej nie idę, upierała się Marta. Ale jeśli ty wolisz inne kluby, to nie musisz. No wiesz, Karolina przerwała jej z oburzeniem. Dziewczyny, przesuńcie się, bo kolejka się ruszyła. Wtrąciłam, gdy już wyglądało na to, że moje koleżanki za chwilę ostro się pokłócą. Następne dość duże towarzystwo odeszło od drzwi z kwitkiem, głośno złożecząc na obowiązującą selekcję i jej niejasne zasady. Hm, wpuszczają kogo chcą i tyle, zauważyła Karolina. Gdyby niektórzy nie potrzebowali tak dużo czasu, żeby zrobić się na bóstwo, Marta nie mogła sobie darować uszczypliwego komentarza. Kolejka posuwała się dosyć szybko, bo większości amatorów zabawy w egzotycznym klubie nie kwalifikowano do wejścia. Kiedy podeszłam z koleżankami do drzwi, muskularny selekcjoner zmierzył nas od stóp do głów, na moment zatrzymując wzrok na naszych wysokich szpilkach, odkrytych nogach i rysujących się pod obcisłymi bluzeczkami biustach. Spojrzał jeszcze pytająco na stojącą w drzwiach wysoką kobietę z zaczesanymi do góry włosami, która też dokonywała wyboru gości. A kiedy ta nieznacznie kiwnęła głową, wpuścił nas do środka. Uff, udało się. Marta wykrzyknęła z zadowoleniem. Kelnerka zaprowadziła nas do jednego z niewielu już wolnych stolików i po chwili przyniosła karty. Mmm, drogo tu, zauważyłam. Tanio nie jest, przyznała Marta. To może razem zamówimy butelkę wina? Zaproponowała Karolina. Dobry pomysł, przytaknęłam. Czerwone czy białe? Zapytała Karolina. Czerwone, wybrała Marta. Ja też czerwone. Zgodziłam się, bo takie preferowałam. Dobrze, dziewczyny, niech będzie czerwone, chociaż ja osobiście wolę białe. Karolina nie chciała wywoływać niepotrzebnych sprzeczek. A co bierzemy do jedzenia? Mm, ja wezmę je tylko jakąś sałatkę, stwierdziłam, bo nie byłam głodna. To ja też, a ty, Marto? Karolina zwróciła się do koleżanki. Mm, ja na razie dziękuję. Wino mi wystarczy, zdecydowała Marta. A może szampana za tysiąc sześćset złotych? Zażartowała Karolina, nadal patrząc w kartę. Świetnie bierzemy Marta odpowiedziała również żartobliwie. Przyszła kelnerka, zapaliła stojącą na stoliku nastrojową świeczkę i przyjęła zamówienie na wino i sałatki. I jak wam się tu podoba? Chciała wiedzieć Marta. Fajnie jest wyraziła swoje zdanie Karolina. Powiodłam wzrokiem po tłumnie już zapełnionym klubie, którego specyficzną, orientalną atmosferę tworzyły zawieszone nad barem kolorowe lampiony, ustawione gdzieniegdzie drewniane, ażurowe przepierzenia, kinkiety ze wschodnimi ornamentami oraz duże dzbany z charakterystycznym, wygiętym, cienkim dziobkiem. Niedaleko parkietu była dość spora loża, otoczona z trzech stron ścianami pokrytymi czerwoną, pikowaną skórą, wzdłuż których znajdowały się siedzenia przykryte barwnymi poduszkami. W loży siedziało kilku cudzoziemców, którzy paląc ustawione przed nimi na stolikach fajki wodne, bacznie obserwowali całą salę. Sądząc po uwijających się wokół nich kelnerkach, byli to stali bywalcy albo inni ważni goście. Kelnerka przyniosła nasze zamówienie, otworzyła butelkę i nalała wino do kieliszków. To za co pijemy? Karolina podniosła kieliszek do góry. Za dzisiejszy wieczór Marta wzniosła toast i żeby nasza szefowa nie zagrzała długo u nas miejsca, dodałam. Błagam, tylko nie o pracy. Karolina aż jęknęła. No dobrze, to za dzisiejszą zabawę. Stuknęłam się z koleżankami kieliszkiem. Wypiłam kilka łyków wina i wtedy mój wzrok padł na bukiet przepięknych białych lilii, które w szklanym wazonie ozdabiały klub. Część z nich była już całkowicie rozwinięta i aksamitne płatki zachwycały nieskazitelną bielą. Inne kwiaty były jeszcze zamknięte i czekały na swoją chwilę królewskiego rozkwitu, a pozostałe otwarte w połowie, zastygły w tym krótkim, ledwie zauważalnym momencie w drodze do pełnego majestatu. Zapatrzyłam się na cudną kompozycję piękna wdzięku i wstydliwości, nie wiedząc o tym, że obraz tych świetlistych lilii będzie mi się później pojawiał przed oczami w okresach mojego największego bólu i upodlenia. Ten wieczór pełen porywającej arabskiej muzyki, mieszanki egzotycznych aromatów potraw i fajek wodnych oraz szaleństwa do białego rana miał zmienić całkowicie moje życie. Spychając mnie w czeluść odrażającego piekła. Ale o tym jeszcze wtedy nie wiedziałam. Idziemy potańczyć? Zapytała Marta. Hmm, może za chwilę. Karolina zabrała się do swojej sałatki. A ty, Julio? Zwróciła się do mnie Marta. Poczekam na Karolinę. Z trudem oderwałam oczy od białych lili. A, z wami to tak zawsze! Marta burknęła niezadowolona. Przecież nie przyszłyście tutaj, żeby siedzieć. Wstała i ruszyła na jeszcze prawie pusty parkiet. Na środku dwie wyjątkowo ponętne dziewczyny, ubrane w skąpe, czarne sukienki, które eksponowały ich jędrne biusty, gołe plecy, długie nogi i zgrabne pośladki. Poruszały się zmysłowo w rytm dudniącej miarowo muzyki, rozkręcając zabawę. Trochę dalej, mężczyzna o śniadej karnacji i jego partnerka, nieco pulchna blondynka, całkowicie zatracili się w tańcu, promieniście się przy tym do siebie uśmiechając. Sporo tu cudzoziemców, zauważyła Karolina. Rzeczywiście, przyznała jej rację. Przy stoliku obok nas siedziała zapatrzona w siebie mieszana para, która z ożywieniem o czymś rozmawiała, przekrzykując dość głośną muzykę. Za nimi pięciu mężczyzn o wschodnich rysach ucztowało przy długim stole, bogato zastawionym daniami orientalnej kuchni. W loży mistrz sztuki przygotowywania fajek wodnych z wielką celebracją rozpalił następną z nich. Po czym podał długiego węża, zakończonego ustnikiem, siedzącemu po środku przystojnemu mężczyźnie z krótko przystrzyżoną brodą i dużymi, ciemnymi, przenikliwymi oczami. Fantastycznie jest, przybiegła do nas zdyszana Marta. Czas na następny toast? Napełniła trzy kieliszki. To za co teraz? Hm, za przyszłość. Karolina podniosła kieliszek. Świetnie, za przyszłość, podchwyciła Marta. Za przyszłość. Przyłączyłam się do koleżanek, nie wiedząc, że ta przyszłość już powoli formuje się w półmroku klubu, jak wydobywające się z loży gęste kłęby dymu, wypuszczane przez gości rozkoszujących się, odurzającymi nargilami. DJ włączył następny arabski przebój i Marta od razu poderwała się z miejsca. Tańczycie? Zwróciła się w naszą stronę. Ja tak. Karolina też się podniosła. A ty, Julio? Ja też. Poszłam śladem koleżanek. Gorące rytmy zachęciły też innych klubowiczów, którzy wkrótce zapełnili cały parkiet. Rytmiczna muzyka, pulsująca egzotyką i podróżami w dalekie strony, porwała mnie na całego. Chciałam tańczyć i śmiać się, i bawić do upadłego, aby choć na moment zapomnieć o szarej, monotonnej codzienności. Goście innych narodowości, znakomicie odnajdując się w dobrze sobie znanych rytmach, Podnosili do góry ręce i klaskali entuzjastycznie. — Mówiłam, że będzie super! — zawołała Marta, seksownie kręcąc biodrami. Jeden z mężczyzn zbliżył się do niej i z szerokim uśmiechem zaczął krążyć wokół, głośno przy tym klaszcząc. Za chwilę przyłączyli się jego koledzy i następne trzy melodie bawiliśmy się razem. — Ja na razie mam dość — krzyknęła mi do ucha Karolina, z trudem łapiąc oddech. — Muszę na chwilę usiąść. Pójdę z tobą. Z trudem, przeciskając się przez tańczących klubowiczów, podążyłam za koleżanką. Nie zdążyłyśmy dojść do naszego stolika, kiedy stanął przed nami jeden z mężczyzn, z którymi przed chwilą tańczyłyśmy. Zapraszam do nas, powiedział po angielsku, gestem wskazując na Loże. Nie, dziękujemy. Od razu odmówiłam. Zapraszam piękne panie na szampana. mężczyzna szarmancko ponowił swoją prośbę. Dziękujemy z przyjemnością. Ku mojemu zdziwieniu Karolina przyjęła zaproszenie i pociągnęła mnie za rękę w stronę Loży. Karolino, syknęłam. Przecież go w ogóle nie znamy. Jak zabawa. To zabawa, odpowiedziała bez Karolina. Szampana możemy się napić. Znalazłyśmy się w Loży, ale zanim jeszcze usiadłyśmy na wygodnych kanapach, mężczyzna zdążył się przedstawić. Tarek. Karolina. Koleżanka szeroko się uśmiechnęła. Miło mi, Tarek odwzajemnił uśmiech. Zauważyłam, że ma głęboki męski głos. Julia. Julia. powtórzył lekko przedłużając literę U, co sprawiło, że moje imię zabrzmiało wyjątkowo. Później uwielbiałam, gdy szeptał w uniesieniu zachrypniętym głosem: Julia. A jeszcze później zaczęłam to Julia nienawidzić. I przeklinać los za to, że pierwszy raz zabrzmiało tak szczególnie. Ach, tu jesteście! pojawiła się na Marta w towarzystwie trzech kolegów tarka. Widzę, że klub przypadł wam do gustu! mrugnęła do nas znacząco. Samir Faisal Malik. Tarek wskazał kolejno na swoich towarzyszy. A to Karolina i Julia. Uśmiechnęłyśmy się do siebie przyjaźnie i zajęliśmy miejsca w loży, opierając się o miękkie poduszki. Tarek zawołał obsługę i zamówił trzy szampany. Karolina spojrzała w moją stronę i przewróciła oczy do góry, przypominając tym samym, że jedna butelka kosztuje 1600 zł. Po kilku minutach kelnerki przyniosły ekskluzywne ciemne butelki ze złotymi etykietami z napisem 'Dom Perignon', po czym z wprawą je otworzyły. Wystrzeliły korki i kieliszki ozdobiła w połowie biała piana, która prędko zamieniła się w jasno-złoty trunek z szybko uciekającymi do góry licznymi bąbelkami. Za wspaniałe spotkanie! Tarek pierwszy podniósł swój kieliszek, zerkając przy tym na mnie. Zbliżyłam kieliszek do ust i poczułam subtelny zapach migdałów. Następnie pociągnęłam łyk szampana, który miał bardzo wyrazisty smak, z lekką grejfrutową goryczką. Mm, wyborny! Zachwyciła się Marta. Luksusowy szampan jeszcze bardziej podkreślił wyjątkowość naszej sobotniej zabawy. Piłyśmy z koleżankami kosztowne alkohole, próbowałyśmy orientalnych dań, które zamawiali nowo poznani znajomi, zaciągałyśmy się nargilą z dodatkiem whisky i tańczyłyśmy. Tańczyłyśmy wibrującym szaleństwem spragnionych życia i przygody ciał. Wiesz, Julio, wspaniały wieczór, ale ja już powoli będę się zbierać. Stwierdziła Karolina około drugiej w nocy. Mm, to ja też pójdę. Poczułam, że to najlepszy moment na zakończenie tej żywiołowej nocy. Możemy wziąć jedną taksówkę, będzie taniej. Dobry pomysł, zgodziła się ze mną Karolina. Marta też może z nami jechać. Jasne, tylko musimy ją znaleźć. Karolina rozejrzała się po klubie. I jeszcze zapłacić za nasze wino i sałatki, przypomniała. To ja zajmę się rachunkiem, a ty poszukaj, Marty. Dobrze, idę się za nią rozejrzeć, a ty złap kelnerkę. Karolina odeszła, a ja zawołałam kelnerkę i poprosiłam o nasz rachunek. Kiedy go przyniosła i wyjęłam z torebki portfel, żeby zapłacić, koło mnie pojawił się Tarek. Ja się tym zajmę. Tarek zapytał kelnerki, ile wynosi należność, i od razu ją uregulował, dołożywszy duży napiwek. Ale chciałam zaoponować, jednak Tarek nie pozwolił mi dokończyć. To drobiazg, nie ma o czym mówić. Mężczyzna przyglądał mi się badawczo. Dziękuję, powiedziałam półgłosem, trochę zmieszana. Julia, Tarek z przejęciem wymówił moje imię. Ja w tym przedłużonym u usłyszałam jakąś nutkę czułości. Marta nie jedzie z nami, oznajmiła Karolina, która w tym momencie do nas podeszła. To dzwonię po taksówkę. Sięgnęłam po telefon. Wychodzicie już? W głosie Tarka słychać było żal. Czas już na nas. Zamówiłam taksówkę i bardzo dziękuję, to znaczy dziękujemy. Spojrzałam na Karolinę za zaproszenie na szampana i uroczy wieczór. Tak było cudownie, bardzo dziękujemy dodała koleżanka. Cała przyjemność po mojej stronie Tarek był niezwykle uprzejmy. Przyszliśmy się pożegnać. Marta lekko się chwiejąc, wspierała się na ramieniu Fajsala i wyraźnie było po niej widać wpływ dodatkowych drinków wypitych razem z towarzyszem przy barze. To nie jedziesz z nami? chciałam się upewnić. Nie, jadę z Fajsalem. Marta pocałowała w policzek nad wyraz zadowolonego mężczyznę. Jeśli tak chcesz. Nigdy nie byłam zwolenniczką tego, żeby od razu lądować w łóżku z dopiero co poznanym mężczyzną. To my idziemy. Taksówka pewnie już czeka. Julio, Tarek ujął mnie delikatnie za rękę. Dasz mi swój numer telefonu? Popatrzył mi głęboko w oczy. Bardzo proszę. Zawahałam się przez sekundę, ale zaraz pomyślałam, że przecież podanie komuś numeru telefonu jeszcze do niczego nie zobowiązuje. I ta sekunda zaważyła na moim życiu. Jasne. Zadzwoń do mnie, to będę miał twój numer. Tarek podyktował mi ciąg cyferek. Stukałam je w klawiaturę, pożegnałam się ze wszystkimi i razem z Karoliną opuściłam klub, przed którym stała już nasza taksówka. Wsiadłyśmy do niej i podałyśmy nasze adresy. To nasza Martunia nieźle zaszalała Karolina skomentowała zachowanie koleżanki. Nie pierwszy raz przypomniałam. Masz na myśli Marka z tej imprezy u mnie? Zapytała Karolina. Tak przytaknęłam. Pamiętam, Marta wyszła z nim chyba po zaledwie dwóch godzinach. Karolina skrzywiła się z niesmakiem. A, ona lubi takie zabawy. Takie zabawy, jak to określiła Karolina, to na pewno nie była moja bajka. Ale trzeba przyznać, że ten Faisal był wyjątkowo przystojny. Karolina wyraziła swoją opinię. No, to jeszcze niczego nie tłumaczę, stwierdziłam. A Tarek też świetnie wygląda. Jaki dżentelmeński. W tonie Karoliny zabrzmiało lekkie rozmarzenie. Podoba ci się? Tak, to, to znaczy nie. Karolina szybko się poprawiła. To twój numer telefonu wziął. Ciekawe, czy zadzwoni? Ciekawe. Julia zabrzmiało w mojej głowie i poczułam jakieś miłe ciepło w środku. Taksówka zatrzymała się pod moim blokiem. Dziękuję, że zadzwoniłaś, żebym z tobą poszła. Otworzyłam drzwi taksówki. Ubawiłam się jak nigdy. Ja też, fajnie było. Dobranoc, Karolino. Dobranoc, Julio. Pojechałam windą na górę. Już w drzwiach przywitała mnie mama. Gdzie ty byłaś tyle czasu? Martwiłam się o ciebie. Czy ty wiesz, która godzina? Zasypała mnie wymówkami. To ty nie śpisz? Męczyło mnie to ciągłe wtrącanie się do moich spraw. Jak mam spać, kiedy ciebie nie ma całą noc w domu? wykrzyczała rozdrażniona mama. Mamo, ciszej! Trudno mi było ukryć irytację. Jeszcze ojca obudzisz. A niech się obudzi. Mama nie zniżyła głosu i zobaczę, o której jego córeczka wraca, i do tego jeszcze dobrze wstawiona. Mamo, przestań wszyscy sąsiedzi cię usłyszą! Zdjęłam szpilki, bo nogi bolały mnie po kilku godzinach obłędnego tańca. I co to za obrzydliwy odór? Mama ostentacyjnie złapała się za nos, mając zapewne na myśli zmieszane mocne zapachy fajek wodnych. Oj, mamo, daj już spokój! Zamknęłam drzwi do mojego pokoju. Zdjęłam ciuchy, włożyłam nocną koszulę i z przyjemnością weszłam pod kołdrę. Kręciło mi się trochę w głowie, ale musiałam przyznać, że to był świetny wieczór. Julia ukołysała mnie do snu. Następnego dnia spałam do południa, a kiedy wstałam i po długiej kąpieli poszłam do kuchni zaparzyć kawę, obrażona mi na mamy wyraźnie świadczyła o tym, co myśli o moich nocnych eskapadach. Wzięłam filiżankę z parującą kawą i zamknęłam się w swoim pokoju ze stertą kolorowych czasopism. Tarek zadzwonił po południu. Cześć! Cześć! Zmęczona po zabawie? Nie bardzo. To może dasz się zaprosić na kawę, zaproponował Tarek. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Julio, tak? Chciałbym cię lepiej poznać, potwierdził Tarek poważnym tonem. Czuję, że jesteś wyjątkową kobietą, a wczoraj muzyka była tak głośna, że nawet nie można było normalnie porozmawiać. Milczałam, bo zaskoczył mnie zarówno szybkim telefonem, niespodziewanym zaproszeniem, jak i swoim wyznaniem. Julio, byłbym niezwykle zaszczycony, gdybyś zechciała się ze mną spotkać na kawę. Tarek wyrażał się wyjątkowo kwieciście. Dobrze. Nowy znajomy zaczął mnie intrygować. To gdzie i kiedy? zapytałam. Może dzisiaj, o szóstej, w tej kawiarni niedaleko klubu. Odpowiada ci? Tak, będę o szóstej. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Kiedy ubrana i umalowana wkładałam w przedpokoju buty, mama nie umieszkała wtrącić swoich trzech groszy. A dzisiaj gdzie znowu wychodzisz? Umówiłam się na kawę. Z kim? Z koleżanką. Nie miałam zamiaru tajemniczać Mamy w swoje sprawy. Którą koleżanką? Mama musiała zadać obowiązkowy zestaw pytań przed każdym moim wyjściem. Z Karoliną. Tylko nie wracaj późno, bo jutro praca, a pracy trzeba pilnować, bo teraz tak trudno. Zbiegłam po schodach, ponieważ nie chciałam czekać na windę i słuchać pouczeń mamy, która stanęła w otwartych drzwiach i nie zamierzała przerywać swoich wywodów. Pomyślałam, że telefon tarka wyrwał mnie z ciasnego mieszkania rodziców, w którym ich kontrola i uzurpowanie sobie prawa do śledzenia mojego życia w najdrobniejszych szczegółach sprawiały, że często miałam wrażenie, iż się w tym wszystkim duszę. W eleganckiej i stylowej kawiarni, którą wybrał Tarek, byłam po raz pierwszy. Cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę. Tarek wstał z krzesła, gdy tylko mnie zobaczył, a z jego twarzy biła nieskrywana radość. Mnie też jest bardzo miło. Usiadłam naprzeciw niego przy niewielkim okrągłym stoliku z marmurowym blatem. Masz przepiękne włosy, powiedział Tarek przesuwając wzrokiem po moich gęstych włosach sięgających połowy pleców. Moje naturalne włosy w różnych odcieniach blondu, od bardzo jasnego poprzez złocisty, aż do miodowego, zawsze były moją chlubą, więc przyjęłam komplement Tarka jako coś zupełnie normalnego. Dziękuję. Uśmiechnęłam się do niego życzliwie. Kilka miesięcy później wyrzucałam sobie, wyjąc z bólu i pohanibienia, że wtedy w tej... Uroczej kawiarni nie zauważyłam żadnego niepokojącego sygnału, który ostrzegłby mnie, że od samego początku byłam traktowana jak towar. Czy na naszej drodze pojawiają się znaki, które w porę odczytane pozwoliłyby nam uniknąć życiowych tragedii? Czy uświadamiamy sobie, że je widzieliśmy, dopiero później mądrzejsi o dramatyczne doświadczenia, które odzierają nas z godności i spychają w odmęty o koszmaru? Wówczas kiedy wracamy myślą do początku zdarzeń, poraża nas świadomość, że te znaki były. Tak niby oczywiste, a jednak wtedy nieczytelne. Wtedy, kiedy zauważone w pory mogłyby nie dopuścić do straszliwych, osobistych katastrof. Julio, głos tarka, był kojąco ciepły jakie jest twoje największe marzenie? To pytanie zadane tak od razu, na początku, na prędce. Dotknęło moich najważniejszych, a jednocześnie skrzętnie gdzieś głęboko skrywanych pragnień, o których zazwyczaj mało z kim rozmawiałam. Chciałam pracować z dziećmi, które każdego dnia z niewyczerpaną ciekawością eksplorują krok po kroku otaczającą je rzeczywistość, pokładając w nas niezachwianą ufność, że potrafimy im odpowiedzieć na każde pytanie. Poznają taki świat, jaki im dorośli opiszą. I wchodzą w niego z takim bagażem wiedzy, w jaki ich dorośli wyposażyli. Wiesz, gdybym mogła, to. Tak naprawdę to do dzisiaj nie wiem, co sprawiło, że z miejsca otworzyłam się przed Tarkiem. Może przyczyniła się do tego kameralna atmosfera kawiarni. Może za długo tłumiłam w sobie swoje autentyczne tęsknoty. Czy może bezkrytycznie wpatrzony we mnie Tarek potrafił wzbudzić odpowiednią dozę zaufania? A może po prostu nikt do tej pory mnie z taką uwagą i zainteresowaniem nie słuchał? Bardzo dobrze cię rozumiem, powiedział Tarek, kiedy opowiedziałam mu o tym, jak rodzice zdecydowali o wyborze mojej zawodowej kariery. I o tym, jak z dnia na dzień coraz bardziej męczę się w pracy, którą muszę teraz wykonywać. U nas w rodzinie była podobna sytuacja wyznał Tarek. Naprawdę? Zdziwiłam się. To ciebie też rodzice zmusili do studiowania tego, co oni wybrali? Mm, nie, nie chodziło o mnie, tylko o moją siostrę. Wyjaśnił. Masz siostrę? Spytałam. Tak, siostrę i brata, odpowiedział Tarek. Brat mieszka w Stanach, a siostra z rodzicami w Dubaju. A ty mieszkasz w Polsce? Nie, w Dubaju. A czym się zajmujesz? Niedawno poznany mężczyzna coraz bardziej mnie intrygował. Jestem informatykiem. A w Polsce co robisz? No, sprawy zawodowe, krótko stwierdził Tarek. Długo tu będziesz? Pomyślałam, że bardzo dobrze mi się z Tarkiem rozmawia i szkoda by było, gdyby szybko wyjechał. Nie wiem jeszcze, to zależy. Mężczyzna spojrzał na mnie znacząco. Od czego? Serce zabiło mi szybciej. A jak myślisz? Tarek uniósł lekko jedną brew do góry. Nie wiem. Uśmiechnęłam się zalotnie. To zgadnij ton, jakim to powiedział, był lekko przekorny. Może udałam, że się zastanawiam sprawy zawodowe? Tak, z pewnością sprawy zawodowe. I Tarek z kilkusekundowym opóźnieniem wybuchnął szczerym śmiechem. To znaczy, wtedy wydał mi się szczery później zorientowałam się, że był diaboliczny. A jak ma na imię twoja siostra? Amira. Mm, ładnie. I co z nią było? Od zawsze marzyła, żeby zostać nauczycielką języka angielskiego. To piękny zawód, powiedziałam z przekonaniem. Dlaczego rodzice nie chcieli, żeby go wykonywała? Bo zawsze marzyli o tym, żeby Amira była lekarzem. Kiedy wyjechali z Syrii. Z Syrii? Tak, jesteśmy Syryjczykami. Teraz tam taka straszna wojna. Przypomniałam sobie ziejące czarnymi czeluściami okien ruiny zbombardowanych budynków, które niedawno widziałam na opublikowanych w prasie zdjęciach. Tak, rzeczywiście, ale ja prawie nie znam Syrii. To znaczy? Nie rozumiałam. Moi rodzice opuścili Damaszek, kiedy byliśmy jeszcze małymi dziećmi. Myśleli o nas. Pragnęli dla nas lepszej przyszłości. To chyba im się to udało. Tak, oczywiście. Mój brat, Ahmed jest inżynierem, a ja informatykiem. A Amira? Poczułam więź z tą syryjską dziewczyną, która też musiała walczyć o swoje pragnienia. Amira, Tarek zawiesił głos. Została nauczycielką angielskiego? Bardzo chciałam poznać jej historię. Tak, z triumfem odpowiedział Tarek. Ja i Ahmed się za nią ujęliśmy i przekonaliśmy rodziców, że to jest jej prawo, aby szła taką drogą, jaką sobie wymarzyła. Pięknie powiedziane. Bardzo żałowałam, że moi rodzice też tak nie myśleli. I że nie mam braci, którzy by się mogli za mną wstawić. A ty masz rodzeństwo? Tak, dużo starszą siostrę, ale założyła już swoją rodzinę i mieszka w innym mieście. Jak ma na imię? Alicja. Jest taka ładna jak ty? W oczach Tarka pojawił się nieukrywany zachwyt. Ładniejsza. Nie wierzę. Kiedy po kilku godzinach Tarek odprowadzał mnie do domu, miałam wrażenie, że znamy się już od bardzo dawna. Przed blokiem pocałował mnie w policzek na pożegnanie i zalała mnie fala gorąca. Gdy Tarek zaproponował spotkanie następnego dnia, z radością przyjęłam zaproszenie. Niestety w domu czekała na mnie karczemna awantura. To jest ta twoja Karolina? Mama wrzeszczała już od progu. Wysoka, ciemna i z brudką? Po pełnym zwierzeń wieczorze nie miałam ochoty na nieprzyjemną, do niczego nie prowadzącą konwersację z mamą, więc od razu poszłam do swojego pokoju. Jednak mama nie dała za wygraną i zaraz tam za mną wtargnęła: Julka! Natychmiast mi powiedz, kto to był! Kolega! Jaki kolega? Normalnie kolega. I skąd on jest? Z Syrii. To pewnie jaki uchodźca! Mama aż trzęsła się ze złości. — Mamo, jaki uchodźca? Czy my w Polsce mamy uchodźców? Teraz mama wyprowadziła mnie z równowagi. Tarek jest informatykiem i mieszka w Dubaju. Mama wyglądała na zdumioną i przez chwilę nie mogła wykrztusić ani słowa. — Mamo, proszę cię, jutro rano idę do pracy i chcę odpocząć — powiedziałam pojednawczo. — Sama mówiłaś, jak ważna jest praca. Pozwól, proszę, porządnie mi się wyspać. Czeka mnie długi, ciężki tydzień. — A kiedy wracasz pijana nad ranem, to wtedy nie pamiętasz o tym, że musisz się wyspać? Mama odzyskała swój normalny wigor. Dobrze, że ojca teraz nie ma w domu, bo gdyby on zobaczył. Przepraszam, mamo, ale muszę iść do łazienki. Uznałam, że to jedyny sposób, aby uwolnić się od dalszej tyrady. W łazience zostałam tak długo, aż mama poszła oglądać swój ulubiony serial. Wtedy chyłkiem przemknęłam do pokoju i położyłam się do łóżka. Długo nie mogłam zasnąć, bo wciąż byłam pod dużym wrażeniem spotkania z Tarkiem. Wydał mi się niezwykle odpowiedzialnym i zrównoważonym mężczyzną, który doskonale wie, jak zatroszczyć się o kobietę. Przypominałam sobie jego dżentelmeńskie gesty w klubie i wyszukany język, ale najbardziej ujęła mnie jego empatia w stosunku do swojej siostry i to, że potrafił z bratem zawalczyć o jej los. Tarek. Cieszyłam się niezmiernie, że już następnego dnia znowu go zobaczę. Na w pracy szefowa jak zwykle zawaliła nas robotą i rano nie miałyśmy czasu, żeby porozmawiać o zabawie w klubie i nowych znajomych. Dopiero około południa udało nam się odejść od naszych biurek i pójść do małego aneksu kuchennego. — I jak było z salem? Karolina prosto z mostu zapytała Martę, czekając na swoją kolejkę do ekspresu do kawy. — Mmm... — Marta zamruczała jak kotka. — Super. Zna się facet na rzeczy. Spotkasz się z nim jeszcze? drążyła Karolina. Nie wiem, może kiedyś. Nie umówiliście się? Karolina się zdziwiła. Hm, on już jutro wyjeżdża. Marta trochę spochmurniała. Ale może za jakiś czas przyjedzie do Polski, dodała z nadzieją. A co tam z Starkiem? Karolina zwróciła się do mnie. Zadzwonił? Nie byłam do końca przekonana co do tego, czy powinnam podzielić się z koleżankami swoimi wrażeniami po spotkaniu z Starkiem. Dla mnie było ono zupełnie wyjątkowe, ale nie miałam pewności, czy koleżanki zinterpretują je odpowiednio. Nie martw się, Julio może jeszcze zadzwoni. Karolina opatrznie przyjęła moje milczenie. A może też zaraz wyjeżdża, tak jak Fajsel i nie ma czasu? Może pomyślałam, że już za kilka godzin znowu zobaczę tarka i była to bardzo obiecująca wizja. A wy co tu sobie pogaduszki ucinacie? Do pomieszczenia wpadła szefowa. Za mało pracy macie, i pozostało nam nic innego jak tylko wziąć kubki z kawą i wrócić do swoich obowiązków. Przez następne dwa tygodnie prawie codziennie spotykałam się z Tarkiem. Zwiedzaliśmy różne zakątki miasta, bywaliśmy w kameralnych knajpkach, chodziliśmy na długie spacery, jedliśmy kolacje w ekskluzywnych restauracjach, na które nigdy wcześniej nie mogłam sobie pozwolić. Każdym dniem czułam, że coraz bardziej zależy mi na tarku, i na każde spotkanie z nim biegłam jak na skrzydłach. Zupełnie ignorowałam narzekania mamy na to, że ciągle nie mam mnie w domu. Mamo, mam prawo do własnego życia i przestań mnie w końcu ciągle kontrolować, wykrzyczałam jej w złości, kiedy po raz kolejny próbowała dowiedzieć się, dokąd idę. Pewnego późnego wieczoru Tarek zaprosił mnie do położonego na czterdziestym piętrze baru w pięciogwiazdkowym hotelu, gdzie za przeszklonymi ścianami rozciągała się panorama migającego nocnymi światłami miasta. Mmm, wspaniały widok. Zachwyciłam się, gdy tylko usiedliśmy przy stoliku. Naprawdę tak bardzo ci się tu podoba? Tarek przyglądał mi się z uwagą. Naprawdę. Zapewniłam z przejęciem. To ogromnie się cieszę. Twarz Tarka rozjaśnił szeroki uśmiech. Podeszła kelnerka i podała nam menu. Na co masz ochotę? Tarek przeglądał kartę. Nie wiem, ale na pewno nie jestem głodna. Przedtem byliśmy w jednej z najdroższych restauracji w mieście, gdzie zjedliśmy wykwintną kolację przy świecach. To może jakiś deser? zaproponował Tarek. Chętnie. Owoce, lody, pudding, czy może czekoladowe fondue ze świeżymi truskawkami? Tarek wymienił oferowane desery. Mm, czekoladowe fondue brzmi świetnie. Dobry wybór, pochwalił Tarek. To poprosimy fondue z truskawkami i szampana Dom Kelnerka przyjęła zamówienie i odeszła, a Tarek obdarzył mnie wnikliwym, męskim spojrzeniem. W karcie było kilka marek szampanów, ale Tarek wybrał akurat tę, przy której się poznaliśmy. I ogarnęło mnie z tego powodu szczególne wzruszenie. Julio, Tarek nie spuszczał za mnie oczu, a jego wzrok był hipnotyzujący. Julio, odniosłam wrażenie, że chce coś powiedzieć mi ważnego, coś bardzo ważnego. Julio, czy zechciałabyś? Zaczął, ale w tym momencie zjawiła się kelnerka ze lśniącą ciemną butelką, na której umieszczona była czarna etykietka z różowym napisem Szampań D'Obernyo Ros Vintage. Strzelił korek i różowy musujący płyn wypełnił kieliszki. Za to, żebyś była szczęśliwa. Tarek wzniósł toast. I ty też podniosłam w górę swój kieliszek. Stuknęliśmy się kieliszkami i wypiliśmy po kilka łyków szampana, który tym razem miał łagodny, delikatny smak z nutami malin, słodkich ziół i czerwonych winogron. Mm, doskonały. Szampan był prawdziwą ambrozją dla podniebienia. Kelnerka przyniosła czekoladowe fundy ze świeżymi truskawkami i z gracją postawiła je na stole. Tarek wziął jedną truskawkę i wrzucił ją do mojego kieliszka. Spróbuj, zachęcił mnie z uśmiechem. Truskawki podkreślają smak szampana. Mm, teraz jest jeszcze lepszy. Musiałam przyznać Tarkowi rację. Piliśmy szampana. Jedliśmy truskawki zanurzone w gorącej czekoladzie, a Tarek opowiadał mi o mieście, w którym się wychował. Wiesz, że w Dubaju znajduje się najwyższy budynek świata Burcz Khalifa? Tak, oczywiście. Nie wiedziałam za dużo o Dubaju, ale o tym akurat słyszałam. To absolutnie wyjątkowe miasto i wiem, że czułabyś się w nim znakomicie. Takie widoki. Tarek kiwnął głową w stronę szklanej szyby, a mówiąc szczerze, dużo bardziej oszałamiające, mogłabyś Julio podziwiać codziennie. Zachwalał Tarek. Restauracji czy barów, z których widać cudowną panoramę Dubaju, jest mnóstwo. Dubaj to absolutny cud architektoniczny, który trzeba zobaczyć. Kontynuował. Potem z jego ust popłynęła interesująca opowieść o egzotycznym Dubaju. Przeplatana zabawnymi rodzinnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Ten wieczór, jak każde poprzednie spotkanie z Tarkiem, był dla mnie niesamowicie ekscytujący. I kiedy kelnerka przyniosła rachunek, z żalem pomyślałam, że już musimy się rozstać. Wyszliśmy z baru i chciałam iść w stronę windy, ale ku mojemu zdziwieniu, Tarek wziął mnie za rękę, po czym skierował się do jednego z hotelowych korytarzy. Dotarliśmy do drzwi, które Tarek otworzył kartą magnetyczną, i weszliśmy do środka apartamentu. Julio. Tarek mocno przygarnął mnie do siebie i obsypał namiętnymi pocałunkami. A później. A później przeżyłam pełną miłosnych uniesień i erotycznych ekstaz najpiękniejszą noc w swoim życiu. Kochaliśmy się długo, intensywnie i na wiele najbardziej wyszukanych sposobów. Tarek z wyrafinowaniem pieszcząc moje spragnione czułości i sensualnego upojenia ciało, rozpalał do nieprzytomności wszystkie moje zmysły. Julio, szeptał mi do ucha, jesteś piękną kobietą. Wyjątkową, jedyną. Nie wyobrażam sobie tego, że mogę cię już nigdy więcej nie zobaczyć. Całował zmysłowo moją szyję. Twoje piersi, muskał po nich ustami, są cudne, jak bogini. Jego pocałunki stały się jeszcze bardziej żarliwe. Jesteś moją boginią nocy, boginią życia. Wpił się gorączkowo w moje usta i złączył się ze mną swą wzwiedzioną twardą męskością. Było to dla mnie tak euforyczne doznanie, że nie mogłam powstrzymać jęku rozkoszy, który najlepiej oddał siłę ekstatycznej przyjemności mojego ogarniętego namiętnością ciała. Ach. Julia. Moje spontaniczne, głośne westchnienie jeszcze bardziej pobudziło Tarka, który w szalonym rytmie mocnych ruchów przyprawiających mnie o kolejne dreszcze błędnych, miłosnych wzlotów porwał nas w przestworza bezmiernego, upajającego wspólnego uniesienia. Love you, wychrypiał Tarek w chwili orgiastycznego spełnienia. Przesycone erotyzmem gwałtowne wyznanie Tarka doprowadziło mnie na szczyty zmysłowej błogości. Tarek. Zjednoczyliśmy się w fascynująco czarownym momencie niezwykłej bliskości. Wschodziło słońce, kiedy Tarek powiedział cicho, gładząc moje długie włosy. Julio, zapraszam cię na dwa tygodnie do Dubaju. Pokryję wszystkie koszty łącznie z biletem. Pojedziesz, kochana? Pojadę, odpowiedziałam bez zastanowienia. Kiedy przytuliłam się do tarka i zamknęłam oczy, musiałam przyznać sama przed sobą, że pojechałabym wszędzie, gdziekolwiek mój mężczyzna by mnie zaprosił, bo tak naprawdę ważny w tej podróży był tylko tarek. Rozdział drugi: Koszmarne przebudzenie. Namiętna noc z tarkiem i nieoczekiwane zaproszenie do Dubaju spowodowały, że wszystko nagle nabrało zupełnie innego wymiaru. Poczułam się tak, jakbym raptem wyostała się z małego, ciasnego pokoiku, w którym ciągle brakowało powietrza. Tarek, swoimi niezwykle interesującymi opowieściami oraz niegasnącym zainteresowaniem moim życiem, sprawił, że w ciągu krótkiego czasu stał mi się bardzo bliski. Dużo mówił o swojej rodzinie i wydał mi się wyjątkowo ciepłym człowiekiem. Kiedy zgodziłam się na wyjazd z nim, nie ukrywał radości i wciąż roztaczał przede mną wspaniałe wizje wspólnie spędzonych dwóch tygodni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dubaj na oglądanych przeze mnie zdjęciach oszałamiał wspaniałą, unikalną architekturą i lazurowymi wodami Zatoki Perskiej. Na fotografiach szczyty wieżowców wyłaniały się z białej pierzynki chmur, a słoneczne plaże kusiły spokojnymi falami obmywającymi czysty, drobny złoty piasek. Złote miasto, jakie niektórzy nazywali, wabiło największymi centrami handlowymi, które oferowały najbardziej ekskluzywne towary światowych marek, tradycyjnymi arabskimi sukami, których witryny lśniły ciężką, misternie wyrabianą złotą biżuterią, windami wyłożonymi złotem oraz kapiącymi od drogocennego kruszcu zdobieniami w najdroższych hotelach i restauracjach. Liczne zdjęcia przedstawiały pokryte złotem samochody, automaty ze sztabkami złota oraz pozłacane elementy przystanków i stacji metra. Dowiedziałam się, że w słynącym z niewyobrażalnego bogactwa Dubaju można zamówić aparat na zęby, wykonany ze złota i 156 małych diamentów, wart ponad 150 tysięcy dolarów. To w tym mieście chętnie raczyli się ogromnym hamburgerem de Burg Khalifa, pokrytym płatkami 24-karatowego jadalnego złota, dokładnie takim samym, jakiego całkiem niedawno próbował sam następca tronu emira, książę dubajski szejk Hamdan ibn Muhammad Al maktum oraz kosztowali najdroższych deserów świata. Podniebienie rozszczepiały Black Diamond deser wykonany z irańskiego szafranu, włoskich trufli i złota, którego cena przekraczała 800 dolarów. oraz najdroższa babeczka na świecie Golden Phoenix, przyrządzana z organicznej mąki, włoskiej czekolady, najlepszego masła, wanilii z Ugandy i zatopionych w 23 karatowym złocie truskawek, warta ponad 1000 dolarów. Wyglądało na to, że złote miasto potrafiło zadowolić najbardziej wyrafinowane gusta i nasycić najbardziej wymagające zmysły bogaczy z całego świata. Wyszukane przeze mnie ciekawostki na temat Dubaju niewątpliwie przyczyniły się do tego, że jeszcze bardziej chciałam zwiedzić to baśniowe miasto. Jednak z pewnością nie przysłaniały one prawdziwego sensu tej nagłej, egzotycznej wyprawy. Tarek swoim niezwykle ekspresyjnym wyznaniem Loviu, wymówionym w najbardziej intymnym momencie, poruszył najczulsze struny mojego serca. Upojna noc, wypełniona rozpalającymi pieszczotami, które zaprowadziły mnie na sam szczyt zupełnie dla mnie nowych, erotycznych doznań, ukwiecona ekspresyjnym wybuchem uczuć tarka, wyzwoliła we mnie przenikający żar tkliwego oddania się mężczyźnie, który zdołał zawładnąć moimi myślami i duszą. Giulio, wyjeżdżamy za dziesięć dni. Tarek bawił się moimi blond włosami. Kupiłem już bilety. Tak szybko? Zdziwiłam się. Myślałam, że masz tu jeszcze jakieś interesy do załatwienia. Nie, kochana, wszystko co miałem tu załatwić, już załatwiłem. Jak ci poszło? Spytałam zupełnie nieświadoma tego, że jestem integralną częścią jego przedsięwzięcia. Wspaniale. Tarek owinął długie kosmyki moich włosów wokół swojej dłoni. To bardzo się cieszę. Za kilka tygodni wiedziałam już, że powinnam raczej z tego powodu płakać. Ja tym bardziej, z przekonaniem powiedział Tarek. Chętnie poznam twoją rodzinę, stwierdziłam z czułością, a szczególnie twoją siostrę, Amirę. Pogrążony w myślach tarek nic nie odpowiedział. Słyszałeś? Spojrzałam na niego. Powiedziałam, że chętnie odwiedzę twoją rodzinę. Mm -hmm, mruknął tylko. Poczułam się trochę niezręcznie, jakbym popełniła jakiś nietakt. Pomyślałam, że może za bardzo się pospieszyła i taka propozycja, powinna wyjść od Tarka. Namiętnie go pocałowałam, żeby zetrzeć złe wrażenie. Julia. Tarek obdarzył mnie licznymi pieszczotami, którym z rozkoszą się poddałam. Następnego dnia w pracy poprosiłam o urlop, ale szefowa nie chciała nawet o tym słyszeć. Pani Julio, chyba pani żartuje! Naskoczyła na mnie. To jest absolutnie niemożliwe. Skąd pani to w ogóle przyszło do głowy? Przypominam, że nie sfinalizowała pani jeszcze tej sprawy z Poznaniem i pani śmie ubiegać się o urlop i to natychmiast. Szefowa groźnie ściągnęła brwi. Przyznam szczerze, pani Julio, że to dla mnie jest szczyt bezczelności, a teraz proszę wrócić do swoich obowiązków. Zakończyła zimno. Przełykając łzy, jak niepyszna, wróciłam do swojego biura i nie zważając na obecność Marty i Karoliny, od razu zadzwoniłam do Tarka. Tarku, łzy spływały mi po policzkach. Nie pojadę, ledwie z siebie wykrztusiłam. Co? Przecież obiecałaś! Krzyknął ze złością Tarek i kupiłem już bilety. Jego dość ostra reakcja spowodowała, że rozpłakałam się na dobre. Tarku to nie moja wina, łukałam. Szefowa nie dała mi urlopu. Po drugiej stronie słuchawki zapadła długa cisza. I przestraszyłam się, że tarek cię rozłączył. Tarku? Zawołałam. Jesteś tam? Jestem. Tarek wziął głęboki oddech, po czym zaczął mówić już zwykłym dla niego serdecznym tonem. Julio, kochana, ale ty musisz pojechać ze mną, po prostu musisz. To może później, otarłam mokre policzki. Może za kilka miesięcy uda mi się. Ale ty musisz jechać ze mną już teraz, powtórzył, tym razem znowu prawie krzycząc. To była trudna rozmowa, bo mnie też zależało na tej podróży. Przede wszystkim dlatego, że nie chciałam tak szybko rozstawać się z Tarkiem. Tarku, to później. Nie ma później. Pojedziesz ze mną tak, jak ustaliliśmy powiedział Tarek głosem nieznoszącym sprzeciwu. To był jedyny moment przed moim wyjazdem do Dubaju, kiedy coś zgrzytnęło. A Tarek w przebłysku nagłego niepokoju wydał mi się daleki i obcy. Tarku, Przepraszam cię, ale muszę już kończyć. Dopiero w tym momencie zauważyłam, że Marta i Karolina oderwały się od swojej pracy i ze zdumieniem się we mnie wpatrują. W końcu jestem w biurze i nie mogę już dłużej rozmawiać. Giulio, poczekaj! Julio, moja kochana! Tarek znowu nagle stał się przymilny. Nie rozłączaj się, proszę zaraz wytłumaczyć i dlaczego musimy pojechać do Dubaju jak najszybciej. Jak najszybciej? Nie rozumiałam tej presji czasu. Tak, bo chodzi o to. Tarek przerwał, jakby zastanawiał się, co dalej powiedzieć. O co? Chciałam wiedzieć. O to, że. Tarek znowu zamilkł. Tarku, spotkamy się po pracy, to mi wszystko powiesz. Bo teraz. Obawiałam się, że zaraz do pokoju wpadnie szefowa i przyłapie mnie na prywatnej rozmowie telefonicznej. Poczekaj, Julio, jeszcze minutę, bardzo proszę. Tarek szybko mi przerwał. Chodzi o. zrobił pauzę. O moich rodziców. Twoich rodziców?! Spytałam zdumiona. Tak, opowiadałam im o tobie i koniecznie chcą cię poznać. Naprawdę? Te słowa poruszyły we mnie jakąś czułą strunę. Już sam fakt, że Tarek rozmawiał na mój temat ze swoimi krewnymi, był dla mnie bardzo znaczący. To jest mi bardzo miło z tego powodu. Gdy tylko kiedyś dostanę urlop i wyjadę, to na pewno ich odwiedzę, zapewniłam. Julio, kochana. Ale później nie będzie to możliwe. Dlaczego? Zdziwiłam się. Rodzice wyjeżdżają do mojego brata, Ahmeda, do Stanów i nie wiadomo, kiedy wrócą do Dubaju. Giulio! Tarek na chwilę zawiesił głos. Moi najbliżsi na ciebie czekają. Dokończył ciepło. Tarku, wzruszenie przepełniło moje serce. W takim razie spróbuję coś wymyślić. Tak, kochana, spróbuj, bardzo cię proszę szybko podchwycił Tarek. Dobrze. To może zastanowiłam się. Może pójdę do generalnego menadżera? To on mnie przyjmował do pracy. Świetny pomysł, pochwalił Tarek. Najlepiej porozmawiaj z nim jeszcze dziś, zachęcił mnie. Giulio, to jest takie dla mnie ważne, żebyś poznała moich rodziców, podkreślił z emfazą. Ja też bardzo chciałabym poznać twoją rodzinę, przyznałam. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby z tobą pojechać. I love you, Julia. Słowa Tarka owinęły mnie szczelnie miękkim kokonem czułości. Prawie już powiedziałam: Ja też cię kocham, kiedy spostrzegłam szeroko otwarte oczy moich koleżanek. Tarku, przepraszam cię, ale teraz naprawdę już muszę kończyć. I tak ta rozmowa trwała za długo. Dobrze, kochana, ale załatw ten urlop koniecznie. Dubaj. Porozmawiamy o tym po pracy. Przerwałam mu, bo wydawało mi się, że usłyszałam na korytarzu kroki szefowej. Do zobaczenia, kochana. Będę czekał w naszej kawiarni. Dobrze, do zobaczenia. Rozłączyłam się i dosłownie nie zdążyłam złapać jeszcze następnego oddechu, kiedy Marta i Karolina zasypały mnie pytaniami. Spotykasz się z tarkiem? Zawołała ze zdziwieniem Karolina. I nic nam nie powiedziałaś, wyrzuciła mi Marta. I chcesz z nim wyjechać? Poznasz jego rodzinę? To coś poważnego. A gdzie wyjedziecie? Jaki on jest? Ale dlaczego nic tam nie powiedziałaś? Marta wbiła we mnie oskarżycielski wzrok. To dzięki mnie go poznałaś. Zupełnie nie wiedziałam jak odpowiedzieć na te wszystkie pytania, a w mojej głowie echo powtarzało: moi najbliżsi na ciebie czekają. Czekają. Idę do menadżera. Zdecydowałam i wyszłam z pokoju, zostawiając osłupiałe koleżanki. Sekretarka menadżera nie pozostawiła mi jednak złudzeń co do tego, abym mogła spotkać się z nim w najbliższym czasie. Pani Julio, kalendarz jest już zapełniony. Proszę skontaktować się w przyszłym tygodniu i wtedy ustalimy datę spotkania. Ja nie mogę tak długo czekać. Cała ta sytuacja była dla mnie ogromnie stresująca. Przykro mi, pani Julio, ale nic na to nie poradzę. Wyobraziłam sobie pożegnanie z Tarkiem na lotnisku. A później jego samego, jak tłumaczy swojej rodzinie, że nie mogłam przyjechać, i łzy znowu napłynęły mi do oczu. Pani Julio, proszę nie, zaczęła sekretarka, ale nie zdążyła dokończyć, bo otworzyły się drzwi gabinetu i pojawił się w nich generalny menadżer. Wychodzę, już mnie dzisiaj nie będzie. Menadżer rzucił w stronę sekretarki. O, pani Julia zatrzymał wzrok na moich zapłakanych oczach. Coś się stało? Julia. Usłyszałam miękki głos tarka. Pani Julia przyszła prosić o spotkanie, ale wyjaśniłam jej, że jest pan bardzo zajęty i nie ma teraz żadnych wolnych terminów. Wyjaśniła za mnie sekretarka. To coś ważnego? zapytał mnie menadżer. Tak. Co konkretnie? Coś bardzo osobistego. Menadżer spojrzał na zegarek. Pięć minut, pani Julio otworzył drzwi swojego gabinetu. Zapraszam. Weszłam do środka cała roztrzęsiona. O co chodzi, pani Julio? Popatrzył na mnie wyczekująco. O urlop. Pani Julio. Z takimi sprawami proszę się zwracać do pani Edyty. Menadżer miał na myśli moją szefową. Byłam u niej, ale kategorycznie mi odmówiła. A przedstawiła jej pani swoją sytuację? Nawet nie pytała. No tak. Menadżer zrobił taką minę, jakby jemu też nie zawsze podobało się postępowanie mojej nowej szafowej. Ile pani chce tego urlopu i od kiedy? Od następnego poniedziałku dwa tygodnie. Dobrze, pani Julio, proszę złożyć podanie bezpośrednio do mojej sekretarki, a ja wyrażę zgodę. Dziękuję, bardzo dziękuję. Cieszyłam się, że nie zawiodę tarka i jego rodziny. To jest dla mnie bardzo ważne, bo. Pani Julio. Menadżer już kierował się w stronę drzwi. Jeżeli przyszła pani z tym do mnie, to znaczy, że to jest ważne. Nie ma potrzeby tłumaczenia się, to są pani sprawy osobiste. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przepełniała mnie wdzięczność do człowieka, który potrafił zrozumieć moją szczególną sytuację. Nie ma za co. Mężczyzna opuścił swój gabinet. Do widzenia, pani Julio. Do widzenia i jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, pani Aniu. Menadżer pożegnał się z sekretarką i wyszedł z biura. Stanęłam na chwilę, aby nieco opanować buzujące we mnie emocje. Może wody, pani Julio? spytała mnie sekretarka. Chętnie poproszę. Chciałam się trochę uspokoić, zanim wrócę do swojego pokoju i znów zostanę zarzucona pytaniami od dociekliwych koleżanek. Pani Ania nalała wody i podała mi szklankę. Proszę. Dziękuję. Duszkiem wypiłam prawie całą wodę. Udało się coś załatwić? Chciała wiedzieć sekretarka. Tak, tak, w wyobraźni już leciałam starkiem do dubaju. Nasz menadżer to nadzwyczajny człowiek. Całkowicie się z panią zgadzam, pani Julio, potwierdziła pani Ania. Rozległ się dźwięk stojącego na biurku telefonu. To ja już pójdę, szepnęłam do sekretarki, która właśnie podniosła słuchawkę. Kiedy wróciłam do swojego pokoju, moje koleżanki od razu na mnie naskoczyły. Byłaś u samego menadżera? Nie dowierzała Karolina. Czego od niego chciałaś? Pewnie poprosiła o urlop, domyśliła się Marta, jeżeli szefowa jej nie dała. A gdzie chcesz wyjechać? Twarzy Karoliny nie opuszczał wyraz zdziwienia. To znaczy, chcecie, poprawiła się Karolina, bo wyjeżdżasz z Tarkiem, prawda? Bardziej stwierdzała niż zapytała. Tak, z Tarkiem. I właśnie dostałam urlop. Nie mogłam powstrzymać okrzyku radości. To szefowa się wścieknie, sucho zauważyła Marta. A gdzie jedziecie? Do Dubaju. Naprawdę? W tonie Marty zabrzmiała wyraźna zazdrość. Tak, tam mieszka rodzina Tarka, która bardzo chce mnie poznać. To znaczy, że Tarek myśli o tobie poważnie, stwierdziła Karolina. Niekoniecznie, wtrąciła Marta z przekąsem. Dlaczego nie? Zaoponowała Karolina. Już sam fakt, że Tarek chce przedstawić Julię swojej rodzinie, na to wskazuje. Ale tak szybko? Wyraziła wątpliwość Marta. To tym bardziej dobrze o nim świadczy, z mocą powiedziała Karolina. A ten twój Fajsal kontaktował się z tobą? Marta zamilkła na chwilę. Nie, odpowiedziała w końcu. Nie skomentowałyśmy tego z Karoliną, ale zapewne pomyślałyśmy o tym samym. Fajsel potraktował Martę jak jednorazowy numerek. W tym momencie pojawiła się szefowa i ostentacyjnie położyła na moim biurku gruby plik papierów. Proszę się tym wszystkim jak najszybciej zająć, pani Julio, oznajmiła lodowato. A jak sprawa z poznaniem? Dzisiaj się pani z nimi kontaktowała? Nie, jeszcze nie. Ciekawa byłam, czy szefowa wiedziała już o mojej wizycie w biurze głównego menadżera. To proszę natychmiast to zrobić. Z naciskiem poleciła szafowa, po czym wyszła z pokoju z bardzo niezadowoloną miną. Tylko dlatego, że śmiałam prosić o urlop, którego nie brałam od dwóch lat, będzie mnie jeszcze bardziej dręczyć poskarżyłam się głośno. Nie chciałam sobie nawet wyobrażać tego, co mnie czeka w pracy, kiedy wrócę z wyproszonego u generalnego menadżera urlopu. E, nie przejmuj się tym poradzimy sobie pocieszyła mnie Karolina. Ja już zaraz dzwonię do tego poznania, chociaż wątpię czy odbiorą. A ty ciesz się wakacjami, Julio i Tarkiem. Karolina uśmiechnęła się do mnie szeroko. Taka wyprawa. Moje koleżanki nie mogły ukryć wrażenia, jakie zrobił na nich mój nagle ujawniony związek z Tarkiem i wyjazd z nim do Dubaju. Karolina ciągle powtarzała, że muszę jej o wszystkim dokładnie opowiedzieć, a Marta zaciskała usta i zajmowała się swoją pracą z nadmiernym zaangażowaniem którym chciała chyba ukryć fakt, że nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby jej znajomość z Fajsalem przybrała podobny obrót. Julio, Marta zwróciła się do mnie tuż przed końcem pracy. Słucham, oderwałam wzrok od komputera. Czy. Tarek. Y, czy Tarek wspominał coś o Fajsalu? Wyglądało na to, że Marta przez cały dzień biła się z myślami, czy w ogóle zadać mi to pytanie. Nie. Tarek nic nie mówił na jego temat. Marta zaczęła nerwowo przekładać papiery na swoim biurku z miejsca na miejsce. Hmm, — Tak tylko pytam. Wyglądało na to, że Marta intensywnie się nad czymś zastanawiała, bo Faisal mówił, że niedługo przyjedzie do Polski, więc myślałam, że może coś o tym wiesz. — Niestety nic nie wiem. — Trudno. Marta westchnęła. Co minutę spoglądałam na zegarek, bo ten dzień wlukuł mi się niemiłosiernie — a ja nie mogłam się doczekać, kiedy podzielę się Starkiem dobrą wiadomością. Chciałam mu ją przekazać osobiście, a nie przez telefon. Wreszcie nadszedł koniec pracy i pospiesznie opuściłam biuro, żeby jak najszybciej znaleźć się w kawiarni, gdzie Tarek na mnie czekał. Nie odeszłam daleko od budynku, kiedy dogoniła mnie Karolina. "A ty dokąd tak pędzisz?" zapytała zdyszana. "Chodź na jakąś kawę i opowiedz mi o wszystkim. Niesamowite, jak ci się świetnie ułożyło z Starkiem." Karolino, naprawdę teraz nie mogę. Przyspieszyłam kroku. Umówiłam się z Tarkiem i nie chcę się spóźnić. To odprowadzę cię kawałek. Karolina zrównała się ze mną. Od kiedy się z nim spotykasz? Od początku, to znaczy od tego naszego wieczoru w klubie. Sacha.